nazywam się Maciej Szramek, energetyka cieplna i zawodowa. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym webinarium organizowanym przez wydawnictwo BMP. Tym razem dzisiaj zajmiemy się tematem ciepłownictwa. Transformacja cyfrowa w spółkach ciepłowniczych. To jest tytuł całego webinarium, które jest podzielone na kilka części. Pierwszą z nich będzie taka rozmowa, dyskusja, wywiad publiczny z dwoma zaproszonymi ekspertami. Będzie to pan prezes Konrad Nowak z Olsztyna, MPC Olsztyn, i pan prezes Marcin Lewandowski, prezes zarządu grupy GPEC, których już tutaj serdecznie witam. Po drobnych problemach technicznych, które już znaleźliśmy na nie metodę, no nie sposób zacząć od innego tematu niż od obecnej sytuacji, czyli tak naprawdę początek roku 2020 pojawiła się pandemia, przyszła również do Polski, co oczywiście było nieuniknione. Oddziałują prawdopodobnie na każdą dziedzinę naszego życia, no ale jako że mówimy o ciepłownictwie, to chciałbym porozmawiać o tym, jak właśnie na to ciepłownictwo ona oddziałuje, i chciałbym najpierw zapytać pana prezesa z Gdańska, czy pandemia w jakikolwiek sposób wpływa albo może wpłynąć na pana firmę, czy ogólnie na ciepłownictwo jako całość. Pierwsze to właściwie to, co robimy dość dużą część czasu, to walczymy z urządzeniami technicznymi obecnie, co było widać na załączonym obrazku. No a tak mówiąc na poważnie, to oczywiście, że tak. Ja uważam, że jako branża tak naprawdę to my i tak mamy dość dobrze. Czyli no, skutki są dużo mniejsze niż gdzieś tam w innych częściach gospodarki. Osobiście jestem dużo bardziej zaniepokojony tym, jaka będzie skala recesji, tak? Dlatego, że właściwie za to ciepło ludzie płacą troszeczkę gorzej niż w poprzednich okresach. My renegocjujemy z klientami, rozkładamy na raty, natomiast nie jest to problem gigantyczny na dzisiaj. Problemem jest to, co się wydarzy w momencie, kiedy będzie recesja, kiedy się będzie mniej budowało, mniej będzie potrzebowało energii przemysł i tak dalej. To jest coś, co jest jeszcze dużym wyzwaniem przed nami. No ale na bieżąco to powiem tak, no my wszyscy pracujemy zdalnie, czyli właściwie cała grupa GPEC poza pracownikami technicznymi pracuje w domach, ja też dzisiaj jestem u siebie w domu. To była dość duża zmiana, żeby nagle przystosować firmę, która miała kilka dni home office'u rocznie dla każdego pracownika, do momentu, kiedy blisko 200 osób pracuje zdalnie cały czas, czyli zachowanie efektywności, zachowanie jakby pracy pracowników biurowych, no było dużym wyzwaniem. Drugim dużym wyzwaniem to zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom technicznym, którzy no jednak muszą wykonywać pewne prace na sieci, ale tutaj spotkaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem i taką współpracą z klientami, więc właściwie no całe społeczeństwo trochę się zmobilizowało, żeby razem pracować w sposób rozsądny, minimalizować kontakt, jakby wykazywać się zrozumieniem. To, co na pewno jest pierwszym takim ekstremalnym dla mnie doświadczeniem, to jest to, że ja po tych 3 miesiącach, kiedy prawdę mówiąc nie do końca wierzyłem w pracę zdalną w takiej skali, przygotowałem się do tego, żebyśmy prowadzili pracę zdalną również po pandemii. My na dzisiaj poprosiliśmy naszych pracowników o pomyślenie, czy chcą pracować w biurze, czy zdalnie, no i na blisko 200 osób, 140 osób wybrało model pracy zdalnej jako pracy docelowej. No to pozwoli mi realnie wygenerować milionowe oszczędności, korzyści na budynkach, na biurach, jakby przystosowujemy się do tego, żeby te doświadczenia jakby kontynuować. To jest jakaś taka pierwsza zmiana wyraźna. Widzimy, my też jesteśmy trochę bardziej ostrożni z inwestycjami, z budowami. To też jest taki moment, kiedy właściwie jeszcze nikt nie widział tej recesji, jeśli chodzi o naszą branżę, ale tak naprawdę wszyscy jakby generują większe zapasy gotówki, patrzą, renegocjują kredyty, więc gdzieś tam ta część finansowa przedsiębiorstwa na pewno jest dużo bardziej oczkiem uwagi niż była wcześniej. No i to pytanie, jak to się przełoży na inwestycje, dostawy i wszystko w kolejnych okresach. Także to są takie rzeczy, jeśli chodzi o Gdańsk, które się zmieniły, że nawet po pandemii już pracownicy grupy GPEC dalej zostaną w domu, będą przyjeżdżali do pracy raz, dwa razy w tygodniu, a nie codziennie, a my już mamy pierwszych zainteresowanych wynajmem lokalizacji, o czym kiedykolwiek, no wcześniej nie myślałem tak naprawdę. Czyli można powiedzieć, że w tym przypadku tutaj bardziej oddziałuje ten taki aspekt społeczny niż taki typowo techniczny. Jeżeli chodzi o samą tą pandemię, czyli no bardziej to, jak ona wpłynęła na ludzi, a nie na same procesy, tak, w branży. No procesy w branży generalnie trochę idą swoim rytmem. No my cały czas jako energetyka pracujemy na ruchu, więc właściwie czy jest pandemia, czy sytuacja ekstremalna, czy jest środek zimy, czy środek lata, no to właściwie praca na ruchu no ma swoje prawa. Ja się bardzo cieszę, że myśmy byli wcześniej dobrze zinformatyzowani, bo to ułatwiło nam
podjęcie decyzji, że co się wydarzy, jeżeli ja nie będę miał na przykład dyspozytorni, czy jestem gotowy sterować systemem z innego miejsca, więc właściwie się okazało, że pewne rzeczy byliśmy gotowi, aczkolwiek no, tej sytuacji nikt nie przewidywał. Tak, jako anegdotkę powiem, że 2 lata czy 3 lata temu, jak mój kierownik dyspozycji w ramach scenariuszy między innymi dyskutował scenariusz epidemia, to tak patrzyłem na to delikatnie mówiąc z przymrużeniem oka. Epidemia w Polsce, się okazało, że jakby ta praca w tej zmienionej formie i myślenie, co będzie w sytuacjach trudnych, się przydaje. Technicznie to idzie, klienci naprawdę, czy mieszkańcy w ogóle, czy ludzie, społeczność jakby bardzo szybko zaadoptowała się do tego, jakoś mamy tą zdolność jako Polacy dużą przystosowania się do nowej rzeczywistości. Dobrze, dziękuję. To teraz chciałbym zobaczyć, jak sytuacja wygląda w Olsztynie. Panie prezesie, prosimy tutaj o włączenie mikrofonu. No i właśnie, jak to wygląda, jak ta pandemia oddziaływuje na pana firmę? Co do zasady, generalnie dość podobnie, może w niektórych obszarach na pewno bardzo podobnie jak w Gdańsku. Też tak mam takie zdanie, że nasza branża tutaj nie jest w tym momencie aż tak mocno, na tą chwilę przynajmniej, doświadczona. My odczuwamy pewne drobne jakieś różnice, jeżeli chodzi o płynność, to jest związane z wpływem należności po prostu, które gdzieś tam są, no wiadomo, w niektórych obiektach, które na przykład nie były przez ten czas aktywne, właściciele tych obiektów albo próbują to robić formalnie, czyli przesuwać terminy płatności, albo po prostu nie płacą na czas, to też tak bywa. Ale to nie jest taka skala, która by była jakimś istotnym w tym momencie problemem. Jeżeli chodzi o obszar inwestycji, bo realizujemy ich co roku bardzo dużo, tutaj widzimy też pewne wstrzymanie. Niektóre inwestycje, niektórzy inwestorzy po prostu przesuwają termin, jakby zastanawiając się ciągle, czy realizować zadania, czy jednak na razie poczekać na rozwój sytuacji. Każdy jednak zadaje sobie to samo pytanie, które pan prezes z Gdańska odnośnie tego, jak to będzie dalej, czy ta recesja się pogłębi, czy będzie raczej to wszystko się normalizować. Jeżeli chodzi o pracę naszych tutaj służb, my pracujemy już w zasadzie w trybie normalnym, to znaczy mieliśmy kilka tygodni pracy zdalnej, większość pracowników była w różnym trybie, albo w pracy zdalnej, albo w tak zwanej dyspozycji do pracy, to w zależności wszystko od stanowiska, które było zajmowane, które zajmuje pracownik. Natomiast dzisiaj praktycznie wszyscy pracownicy już są na swoich stanowiskach. Oczywiście staramy się przestrzegać wszystkich możliwych zasad tego bezpieczeństwa społecznego, jakiś dystans społeczny, tam gdzie trzeba stosowane są środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki. Jest pewien problem w dostaniu się do firmy przez osoby zewnętrzne, muszą przejść pewną procedurę i też miejsce spotkań jest wyznaczone z taką osobą z zewnątrz, ale generalnie nie jest to taki problem, na który ktoś by się tutaj uskarżał. Także my z naszej strony, tutaj w Olsztynie przynajmniej, na razie można powiedzieć, w ogóle nas aż tak mocno ten problem nie dotyka. Zobaczymy, co się wydarzy, kiedy zacznie się, rzeczywiście lato jest dla nas takim okresem bardziej inwestycji niż dostarczania ciepła. Oczywiście ciepło dostarczamy również, ale to już nie jest tak intensywny i tak wymagające jak zimą. Jesteśmy przygotowani, ćwiczyliśmy, ponieważ mamy własne źródło, ćwiczyliśmy wczesną wiosną, zrobiliśmy próbę tak zwanego zakoszarowania w obiekcie załogi, to pomyślnie zostało przeprowadzone, mamy takie doświadczenie i jesteśmy przygotowani, że gdyby nastąpiła jakaś mocny wzrost zachorowań jesienią, ryzyko by wzrosło, no to wtedy część załogi, która obsługuje ruch ciągły na ciepłowni miejskiej, byłby po prostu odizolowany, zakoszarowany. Mamy stosowne procedury uzgodnienia z pracownikami, ze związkami zawodowymi w tym zakresie, także myślę, że powinniśmy sobie z tym poradzić. Rozumiem, że kończąc temat, to chciałbym jeszcze zadać takie jedno pytanie do obu panów. No przez tę sytuację, która była, może jak powie pan prezes Olsztyna, który się podłączy mikrofonem i później zostawimy już pana prezesa z Gdańska na kolejne też pytanie. Pytanie brzmi, czy panowie sami o sobie nauczyliście się czegoś
nowego właśnie przez ten czas, który w odosobnieniu troszeczkę, z mniejszym kontaktem z innymi ludźmi, tak po prostu jako ludzie. Ja myślę, że tutaj z tego, co zrozumiałem, pan prezes Gdańska będzie miał dużo więcej doświadczeń, bo ja tak naprawdę nie spędziłem ani jednego dnia poza firmą w tym czasie. Nawet wtedy, kiedy większość pracowników była na zdalnym, to tutaj członek zarządu zawsze któryś przebywał w biurze, ja praktycznie każdego dnia byłem. Więc nie mam jakichś takich bardzo osobistych doświadczeń odnośnie izolacji w związku z tym. Także no, oczywiście bardzo pozytywne dla mnie jest to, i to mogę powiedzieć rzeczywiście jako duży plus, że ponieważ realizujemy trochę dużych projektów, mieliśmy bardzo dużo wyjazdów takich biznesowych do Warszawy, generalnie do Warszawy, do różnych instytucji, które się wiązały oczywiście z całodniowym wyjazdem, prawda, i tak dalej, uciążliwościami. Dzisiaj te wszystkie spotkania odbywają się zdalnie i to jest naprawdę świetne, tak? Oszczędzamy całą masę czasu i pieniędzy przez to. Także to jest takie generalnie największe, można powiedzieć, największa zdobycz tego całego trudnego czasu. Dziękuję serdecznie. No to panie prezesie Lewandowski, czy pan nauczył się czegoś tak prywatnie o sobie właśnie przez tą wyjątkową sytuację? Coś tutaj, halo, halo, przepraszam, najmocniej nie słyszę pana. Teraz? O, teraz tak. Okay. Po pierwsze nauczyłem się, że nie za bardzo lubię oglądać telewizję, no bo oglądanie jakby cały dzień ludzi tylko i wyłącznie na monitorze jest dość męczące, jest jakby dużo trudniejsze, jednak ten kontakt bezpośredni to też jakaś taka forma, która upraszcza życie. To, co się też nauczyłem, to, że naprawdę zdolności przystosowawcze firmy, menadżerów, no my bardzo agile'owo zawsze pracowaliśmy w grupie GPEC, są niesamowite, czyli właściwie po tygodniu myśmy już wiedzieli, jak pracujemy, jak narzucić sobie dzienną rutynę w kompletnie nowym miejscu. I tak prawdę mówiąc, też te parę miesięcy czekałem, to się na pewno nie uda, natomiast się okazało, że cały zespół GPEC-owy Gdańska, jakby wszyscy razem jesteśmy w stanie pracować bardzo efektywnie w tej pracy zdalnej. My jako zarząd, ja, Janna, Jakub, żeśmy postanowili, że skoro oczekujemy od ludzi, że będą izolowani i dadzą radę, no to pierwsi damy przykład, więc ja Anię zobaczyłem teraz na żywo pierwszy raz po bodaj 3 miesiącach mniej więcej. No i da się, mamy też udziałowca niemieckiego, więc da się i w Polsce, i w Niemczech, i jakby transgranicznie, i naprawdę dużo więcej da się załatwić zdalnie niż mi się wydawało. Teraz już po powrocie do tego, że jednak częściej bywam w biurze, mam jakieś spotkania zewnętrzne, to okazało się, że te korki w Gdańsku drażnią mnie dużo bardziej niż wcześniej, więc człowiek też się przyzwyczaja do pracy zdalnej. Myślę, że też trudne doświadczenie w takim sensie, że ja bym nie chciał, żeby moi ludzie pracowali zdalnie cały czas, bo jednak ten socjalizacja w pracy jest istotna. Natomiast udało się. Myśmy robili zdalnie oprócz normalnej pracy, normalnych projektów, prowadzimy projekty inwestycyjne też, co też jest dużym wyzwaniem. Znaczy nie budujemy zdalnie, ale też zdalnie wiele rzeczy jakby robimy. To nie wiem, mieliśmy wirtualny dzień dziecka dla dzieci naszych pracowników, no bo stwierdziliśmy, że nie sprowadzimy ich do firmy, więc zrobimy to też na wideo, więc mnóstwo akcji takich, które miały spowodować, że jednak socjalnie gdzieś tam ci pracownicy też czują kontakt z firmą, z ludźmi. Udało się, aczkolwiek wszyscy byliśmy pełni opcji. Jakbym miał teraz powiedzieć, to oczywiście nie chciałbym wracać do drugiej pandemii, nawet pod kątem socjalnym, już nie mówimy oczywiście o recesji, natomiast udało się to jakoś przetrwać, to doświadczenie tego najdziwniejszego chyba roku w moim życiu, bym tak powiedział nawet, w sposób taki no, znośny, a nawet wyciągnąć z tego pozytywne wnioski. Rozumiem. Dobrze, no to teraz chciałbym, żebyśmy zostawili może już ten temat pandemii, ale dzięki niej troszeczkę właśnie przeszli w drugi temat. Chciałbym porozmawiać o kierunkach, w których ciepłownictwo powinno iść, aby się rozwijać, aby być jak najlepszym przedsiębiorstwem. No, taką pierwszą oczywiście myślą, jaka przychodzi do głowy, to jest oczywiście efektywny system ciepłowniczy, ale no, ciepłownictwo ma na sobie również bardzo dużą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Obecna sytuacja, o której pan prezes z Gdańska wspomniał, czyli no, to zapewnienie bezpieczeństwa i rozwijanie tej sfery cyfrowej, która w takim przypadku, gdzie pewne analogowa praca no nie będzie już tak łatwa i czy możliwa, no mogą mieć jakieś wymierne korzyści. Właśnie chciałbym pana najpierw zapytać o to, jaki jest ten kierunek, w którym polskie ciepłownictwo przede wszystkim, bo jest jednym z największych w Europie, powinno się rozwijać, żeby korzyści z niego były jak największe dla ogółu,
No i właśnie, czy może ta cyfryzacja jest pewnym takim elementem, na który trzeba stawiać nacisk? Znaczy, ja bym powiedział takie dwie rzeczy, które są moim zdaniem kierunkami przyszłości. Jeden to ta cyfryzacja, digitalizacja, to jest na pewno coś, co już jakby jest faktem i to będzie tylko i wyłącznie postępować. Drugi kierunek, tak samo istotny w mojej ocenie, to jest rozproszenie. Rozproszenie źródeł ciepła, czyli ja wierzę w to, że te sieci, no, które tam są takim, z jednej strony trochę reliktem socjalizmu, że mamy ich tyle, ale z drugiej strony są naprawdę bardzo atrakcyjne inwestycyjnie, bo mamy sieci w całym mieście, one są coraz bardziej rozległe, transportujemy ciepło na coraz większe odległości. I aż się prosi, żeby przez kolejne tam 20-30 lat wykorzystywać te sieci nie już tylko z jednej elektrociepłowni czy tam ciepłowni węglowej, jak to było w przeszłości, ale też z dużo mniejszych, elastycznych źródeł, najchętniej odnawialnych. I myślę, że to będzie jakiś taki kierunek, kiedy ta sieć ciepłownicza będzie trochę jak w Skandynawii już się dzieje, podłączona do wielu źródeł, w dużej części odnawialnych, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak tą infrastrukturę zatrzymać, ten transport ciepła wewnątrz, pod tymi ulicami miast, pod tymi chodnikami, pod tym wszystkim jakby ma dużą przyszłość, jeśli podłączymy źródła w mniejszej odległości, w różnych miejscach i też jakby bardziej odnawialne. Patrzę tak naprawdę na też nasze mniejsze spółki, my w grupie GPC mamy też miasta powiatowe, tam dużym wyzwaniem jest długofalowe wyjście z węgla, przestawienie się na pewnie najpierw trochę gaz, a potem źródła odnawialne, bo to są duże inwestycje. To często jest tak, że te spółki samodzielnie w mieście powiatowym miałyby trudność, żeby wystarczająco to udźwignąć finansowo. Nam jest prościej, no bo my to finansujemy grupowo, natomiast jest to jakieś duże wyzwanie, żeby podźwignąć ten ciężar do dopasowania się do efektywnego systemu, ekologicznego systemu, no i to jest spore wyzwanie, jak wykorzystać coraz niższe parametry, coraz bardziej rozproszone źródła i tą sieć jakby przez kolejne kilkadziesiąt lat eksploatować już dużo bardziej, w cudzysłowie, zieloną energią niż to było w przeszłości. Finanse, cyfryzacja to takie dwa duże wyzwania, które przed nami stoją, żeby dopasować się do tego bardzo dziwnego czasu, a też do przeszłości. A proszę też powiedzieć, bo jak rozmawiamy o przyszłości, no to wiele się mówi czy rozważa w ten aspekt tego, że jednak w Polsce ten rynek ciepła troszeczkę się zmienia ze względu na to, no, jaki mamy klimat i obecny sezon grzewczy również jest troszeczkę inny niż jeszcze te kilkanaście lat temu. Czy to też jest w pewien sposób aspekt, który trzeba brać pod uwagę, planując te rozproszone źródła, czy planując ogólnie inwestycje, czyli szukanie jakichś odbiorców przemysłowych, żeby te sieci, które mamy, których mamy całkiem sporo, no nie były modernizowane po to, żeby za kilkanaście lat zostać reliktem nowoczesności tym razem. Ja powiem tak, no my generalnie oczywiście mamy w filozofii podłączajmy wszystko, co się da w ramach rozsądku ekonomicznego, bo to też jest ważne, też jakby obserwowałem przedsiębiorstwa, które budowały rury, które po prostu stały puste i prawdę mówiąc w systemach gdańskich też mamy rury wyraźnie przewymiarowane, bo nie zawsze te decyzje są trafne. Natomiast to, co my wierzymy tak naprawdę, to ja bym chciał przestać być firmą, która dostarcza ciepło do drzwi budynku, tylko kompleksowo zajmuje się serwisami HVAC w budynkach. Tak naprawdę pracujemy z naszymi klientami, mamy spory, bo to jest już teraz pod 50 osób, które zajmuje się tylko i wyłącznie techniką wewnątrzbudynkową, tylko serwisami na najróżniejszych obiektach od budynków wielorodzinnych po takie obiekty, nie wiem, jak stadion w Gdańsku, targi w Gdańsku, czyli duże, wymagające obiekty. Wspólnie z jednym szpitalem w Gdańsku, z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym zaimplementowaliśmy w środku system z bardzo zaawansowany BMS-a i pomagamy razem klientowi oszczędzać ciepło. Więc my przechodzimy z takiej firmy, która nie chciałaby być tylko firmą od rur, ale świadczy kompleksowe usługi komfortu naszym klientom, więc wszelkiego rodzaju serwisy z oferowaniem gwarancji obniżonych rachunków zarówno na cieple, jak i na prądzie, na wodzie, czy to są te usługi, w które my wchodzimy, chcielibyśmy być takim serwisem technicznym dużo bardziej. Dodatkowo właściwie już staramy się wszystko robić na własne potrzeby, więc mamy też firmę wykonawczą, rozszerzamy ten łańcuch jak bardzo możemy po to, żeby być najbardziej uniwersalni i mieć tam z iluś źródeł zyski, mówiąc prosto. No, mamy świadomość, że te budynki w kolejnych latach będą potrzebowały coraz mniej ciepła i coraz więcej skomplikowanych serwisów, więc to jest ta strona, w którą grupa GPC idzie na całym Pomorzu, a nie tylko na Pomorzu.
Jeszcze dopełniając to pytanie i ogólnie powiedział Pan teraz o tej takiej dywersyfikacji swojej działalności, to czy można powiedzieć, że Kiepes to też już firma deweloperska? No to za dużo, ale prawda tak, no jakby dobrze pan redaktor słyszał, prawda jest taka też, że mamy jedną działkę, mieliśmy jedną działkę w miarę w centrum miasta, którą nie mieliśmy kompletnie pojęcia, jak wykorzystać na cele energetyczne. Nie chcieliśmy je po prostu sprzedać, więc w jednym miejscu budujemy, obecnie już zaczynamy drugi etap, gdzie budujemy nieruchomości mieszkaniowe. Dużym deweloperem to my nigdzie nie będziemy, ale to też pokazuje filozofię, że każdy element GPC-u potrzebny lub zbędny, staramy się optymalizować i coś z tym zrobić. Oczywiście nie budujemy sami, ale sami sprzedajemy to mieszkanie poprzez nasz dział handlowy, no i przez generalnego wykonawcę budujemy niewielką, bo niewielką skalę, ale tam kilka tysięcy metrów powierzchni mieszkalnej wybudujemy. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc może to nie będzie ostatnia taka inwestycja. Dziękuję serdecznie. Teraz chciałbym przejść do Olsztyna. No i Panie Prezesie, dość podobne pytanie, czyli po pierwsze, jakie według Pana są te kierunki, w których to ciepłownictwo polskie powinno dążyć, żeby się jak najlepiej rozwijać? No i myślę, że też przy okazji tego pytania mógłby Pan powiedzieć, jakie te kierunki są wytyczone w Olsztynie, bo tutaj też jest sytuacja taka dość już klarowna, w co Wy będziecie inwestować i jak Wy będziecie się rozwijać. Tak, myślę, że tutaj Pan już na samym początku zaznaczył, że to najważniejszym wyzwaniem na dzisiaj w sferze wytwarzania ciepła jest uzyskanie efektywnego systemu ciepłowniczego. Dla nas jakby w Olsztynie jest to duże wyzwanie, bo my dysponujemy własną ciepłownią węglową, która jakby nie przystaje do tego standardu efektywnego systemu ciepłowniczego. Resztę ciepła jest jeszcze przez jakiś czas kupowane z fabryki obecnej w Olsztynie, fabryki opon, ale również ten kontrakt niebawem wygasa i będziemy musieli poradzić sobie sami. To już oczywiście nie jest nowy temat, już od wielu lat jest, że tak powiem, kolokwialnie na tapecie i jest analizowany i realizowane są różne strategiczne działania. W tym obszarze wytwarzania myśmy poszli w kierunku przede wszystkim takiego bezpieczeństwa odnośnie zaopatrzenia w paliwa, czyli żeby było można liczyć na różne źródła ciepła oparte o różne paliwa i oczywiście dostosować się do wymogu efektywnego systemu, zmniejszając wykorzystanie węgla z de facto 99%. Dzisiaj to już jest niespełna 70%, a docelowo ma to być znacznie poniżej 50%. Te kroki po kolei, które realizujemy, to jest po pierwsze wybudowaliśmy niedawno ciepłownię biomasową. Bardzo ciekawy obiekt, w dużej mierze oparty o zasoby tutaj naszych lokalnych lasów i takiego odpadu, można powiedzieć, pozrębowego po produkcji drzewnej. Ten obiekt już funkcjonuje i bardzo dobrze sobie tutaj radzi na potrzeby naszego systemu. Kolejnym krokiem, który mam nadzieję będzie zrealizowany, jest realizowany już w tym momencie, tak dwuetapowo, to jest realizacja projektu, którego my jesteśmy jakby inicjatorem i koordynatorem, ale realizuje go partner zewnętrzny w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest instalacja, pierwszym elementem, takim komponentem tego projektu jest wybudowanie dość dużej instalacji szczytowo-rezerwowej o oparciu o gaz, a docelowym elementem jest wybudowanie elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym, pre-RDF-em czy frakcją palną odpadów komunalnych. Nie, wszystko jedno, generalnie chodzi o obiekt, który będzie wykorzystywał tego rodzaju paliwo. Partner nasz już jest na budowie i już rozpoczął realizację tych zadań. Pierwszy etap ma być skończony do końca przyszłego roku i następny, ten docelowy, do połowy 2023. Tak, żeby w 2023 roku już osiągnąć właśnie ten status efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest ten obszar wytwarzania, czyli jakby staramy się maksymalizować źródła wytwarzania, różne rodzaje, różne paliwa, żeby tutaj to bezpieczeństwo dostaw ciepła zabezpieczyć, no i też mieć możliwość jakby tutaj elastycznie kreować ceny.
w zależności od sytuacji z danym paliwem. Natomiast jeżeli chodzi o obszar przesyłu, no tutaj staramy się robić to, co robią wszyscy. Po pierwsze staramy się obniżać straty, realizujemy szereg modernizacji, podłączamy tak jak podobnie Gdańsk wszystko, co żyje, można powiedzieć. Staramy się przynajmniej. Nie podłączamy jeszcze kiosków ruchu, ale to myślę, że przed nami, tak mówiąc już żartobliwie. Natomiast bardzo takim intensywnym kierunkiem rozwoju dla nas jest szukanie rozwiązania technicznego na pogodzenie pewnych wymaganych parametrów technicznych budynków starszych, one były projektowane na wysokie parametry, z tymi, które są dzisiaj projektowane na zupełnie innych parametrach, na niskich parametrach, bardziej dostosowanych do źródeł właśnie tych takich niekonwencjonalnych. Tutaj próbujemy znaleźć jakieś rozwiązania techniczne, żeby nie stracić tego typu klienta. Mamy pewne pomysły i pewne też ćwiczymy już dzisiaj pewne rozwiązania hybrydowe, to znaczy na przykład łączymy nasze węzły z małymi instalacjami solarnymi. Mamy już na tapecie i myślę, że w tym roku nie damy rady, ale w przyszłym roku spróbujemy wykonać pierwszy węzeł połączony z pompą ciepła. Takie rozwiązania hybrydowe, które również gdzieś tam pozwalają nam się po pierwsze zoptymalizować koszty, po drugie znaleźć w tym no, wymagającym dzisiaj takich rozwiązań rynku. Także to są te kierunki. No oczywiście podobnie jak Gdańsk, te same przemyślenia, to znaczy szukamy źródeł dodatkowych zysków, rozwijamy działalności te towarzyszące, obsługujemy obiekty naszych odbiorców. Także to są wszystko takie kierunki, które dzisiaj myślę są po prostu, powinny być na porządku dziennym każdego takiego przedsiębiorstwa, które chce zachować jakiś taki powiedzmy normalny poziom rynkowy, również w naszej branży. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Pojawiły się, bo dochodzimy już do końca naszej wstępnej rozmowy. Pojawiły się dwa pytania na czacie, więc pozwolę sobie zadać pierwsze, które w tym momencie pewnie zwróciłoby się do pana prezesa Konrada Medalka. Czy wraz z podłączeniem właśnie tych nowych źródeł, opartych o odnawialne źródła energii, no będą obniżane parametry na sieci? I jakie może być źródło finansowania modernizacji tych węzłów? Czy to będzie bardziej polegało na modernizacji tej sieci, żeby dostosować je do tych budynków, czy może też stawiacie na jakieś programy, które pozwolą na termomodernizację już tych docelowych budynków? No tutaj to i przede wszystkim jesteśmy, staramy się być dostosowywać się do oczywiście w miarę możliwości, do tego, co się dzieje dookoła. Czyli jeżeli na przykład, może tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, nie możemy sobie na dzisiaj pozwolić, żeby źródła, nowe źródła, które powstają, na przykład, nie wiem, choćby ta ciepłownia biomasowa, żeby ta ciepłownia była wybudowana na niskich parametrach, no bo po prostu nie mogłaby współpracować na dzisiaj z siecią. Natomiast jeżeli się pojawiają jakieś źródła ciepła, które są niskoparametrowe, na przykład solary, tak mówię, duża instalacja solarna, która jest możliwa do podłączenia do sieci, no to jest rozwiązanie na to. Można na przykład ją wpiąć w powrót i w ten sposób część tego ciepła odzyskać. To oczywiście generuje inne problemy, bo wtedy pojawiają się jakieś straty i tak dalej. To trzeba sobie po prostu wszystko skalkulować, przeliczyć. Także tutaj myślę, za mało mamy czasu, żeby o takich szczegółach technicznych rozmawiać. Rozwiązań jest dużo dzisiaj. Możliwości są w pewnym sensie ograniczone, bo mamy te zasoby, jakie mamy i musimy szukać tej elastyczności, ale one są, myślę, w zasięgu ręki. Nie powiem, że w zasięgu portfela, bo dzisiaj, jak to się mówi, czasami jest tak w takich przedsiębiorstwach jak nasze, że nie czas ratować róże, kiedy płoną lasy. Tak? Po prostu musimy szybko działać w dużej skali, żeby poradzić sobie z dużym problemem, na przykład tak jak ten problem węglowy. I czasami nie starcza nam siły i pieniędzy na to, żeby się koncentrować na tych takich fajnych tematach, które powodują takie no, stosunkowo drobne, ale ważne innowacje w przedsiębiorstwie. Dziękuję serdecznie. Jeszcze chciałbym zapytać na koniec pana prezesa Gdańska, mimo że GPS bardziej kojarzy się tutaj no, z przesyłem przede wszystkim, no i teraz za niedługo jeszcze z deweloperką, no ale jest takie pytanie, które mówi o układach kogeneracyjnych w tak zwanym ciepłownictwie powiatowym.
Wy również macie, wy nie jesteście ulokowani tylko w Gdańsku, tylko w Stargardzie, Pelpinie i Tczewie, jeśli się nie mylę. Czy GPS w ogóle rozważa jakiekolwiek rozwiązania, żeby przestać być dystrybutorem, ale również zostać producentem w jakiś oparty o właśnie odnawialne źródła energii, czy może pompy ciepła źródłach? No to tak, jeśli chodzi o te nasze systemy powiatowe, no bo tam faktycznie kilka ich mamy, to też jakby do tego, co pan Grzegorz tutaj pisze, to faktycznie taki kierunek jest, czyli na razie jednak gaz. Taka prawda jest, że to, co na czym my teraz pracujemy, to jest na kilkuetapowy projekt przejścia na gaz, co też jest dość dużą dyskusją, czy ten gaz już nie jest znowu doganianiem nie tego momentu. My obecnie budujemy w takiej skali tej podstawy letniej kogenerację, zaraz drugą wybudujemy. To się na cały układ nie sprawdzi, czyli kolejne jakby gdzieś no wyjście z węgla już będzie, bo te pierwsze kogeneracje zarabiają na siebie dość dobrze i efektywność ekonomiczna jest rozsądna, o tyle te szczytowe źródła będą dość dużym wyzwaniem. Więc prawda jest taka, że póki co kogeneracje gazowe. Kolejnych krokach będziemy wiedzieli, że koszty kogeneracji gazowej znowu będą rosły w góry, była EUA i tak dalej, więc tam to nie jest takie rozwiązanie docelowe. Ja naprawdę wierzę w to rozwiązanie, które tutaj też było opisane, ciepła niskotemperaturowego, gdzie największym wyzwaniem faktycznie są węzły, bo te sieci są okej, tak? Te sieci wytrzymają, natomiast generalnie węzły no w takiej skali, nie wiem, samego Gdańska to jest ponad 12 tysięcy węzłów. No to 12 tysięcy węzłów razy inwestycja to są naprawdę miliony złotych. I trochę też czekamy dokładnie tak na termomodernizację, na zmniejszone zapotrzebowanie. Trochę w niektórych momentach mówimy o pompowaniu ciepła w powrót, co mówił pan prezes tutaj Nowak z Olsztyna. Trochę też zastanawiamy się, czy niektóre budynki nie mogłyby brać ciepła z powrotu w drugą stronę, czyli czy nie moglibyśmy niskotemperaturowo zasilać całości systemu, ale powiem tak, na dzisiaj dla nas ten niskotemperaturowy system wciąż jest jeszcze wyzwaniem, które zajmie nam kilka lat. W szczególności przez to, że trzeba całą infrastrukturę u klienta końcowego zmienić, to jest węzeł, ale też to są grzejniki, to jest jakby całość systemu, która jest dopasowana do innych temperatur, więc mamy takich parę pilotów, gdzieś tam testujemy, my już mamy u siebie taką hybrydę z pompą ciepła, no solary są dość proste na lato, natomiast jak tych swoich inżynierów i ekonomistów, brzydko mówiąc, cisnę, no to sobie wyobraźcie sobie, że wszystkich tam 1000 megawatów ciepła zasilamy w temperaturach dużo niższych, no to jakby jest, ale jak to zrobić? No i się pojawia mnóstwo wątpliwości, natomiast ja wierzę, że to jakby nie da się inaczej. Czyli ta sieć, którą my mamy w Gdańsku, powinna pracować jeszcze kilkadziesiąt lat. Jak my teraz doganiamy świat na gazie, no to za chwilę znowu będziemy z tyłu, więc to ciepło niskotemperaturowe, jak my na to mówimy, na ten projekt w GPC-u, trochę nas przeraża, ale jest tak naprawdę jedynym rozwiązaniem, na który powinniśmy patrzeć w kategorii tam 10 lat najbliższych, o tak uważam. W międzyczasie, no pewnie przejściowo te kogeneracje gazowe będą czymś, co dostosujemy. Kogeneracja albo rozwiązania, które też będziemy na końcówkach sieci stosowali, gdzie te parametry są niższe, no to jest jakieś takie rozwiązanie, kroczek w dobrą stronę, ale jeszcze nie to, na co grupa GPC ma apetyt w ciągu 10 lat. Oczywiście. Te rozwiązania są na tyle jeszcze do dopracowania, że wydaje się, że ten potencjał, jeśli się go uwolni, to na pewno będzie to technologia, która powinna się sprawdzić. W porządku, było mi bardzo serdecznie miło. Chciałbym panu serdecznie podziękować za tę część webinarium. Także dziękuję serdecznie. Z nami był pan prezes Marcin Lewandowski z Gdańska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I pan prezes Konrad Nowak z MPC Olsztyn. Dziękuję również. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.